Witajcie, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, dlaczego zawsze powinny być podawane wynagrodzenia w ofertach pracy, a nawet dlaczego powinno być to obowiązkiem prawnym, co miało mieć miejsce jakiś czas temu. Na pewno co jakiś czas też słyszy, że rząd chce wprowadzić to, że będzie wymóg prawny po prostu podawania wynagrodzenia na danym stanowisku już w ofercie pracy. Tego jeszcze teraz nie ma, ale dlaczego to powinno być wymogiem i dlaczego to tak naprawdę ma sens i nawet bez wymogu prawnego powinno być to podawane. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na początku musicie wiedzieć, że w większości krajów jest to normalne, że podaje się wynagrodzenie na danym stanowisku, dlatego że jest to bardzo ważna część każdej oferty pracy. Bez podanego wynagrodzenia to tak naprawdę dana oferta pracy jest niekompletna. W Polsce niestety nadal jest to mało stosowane, mianowicie można by powiedzieć na tą chwilę, że większość ofert pracy nie ma podanego wynagrodzenia. Są to jakieś dziwne słowa, do których potem przejdziemy i co one zazwyczaj oznaczają, a wynagrodzenie tak naprawdę nie jest składową części danej oferty. No tak, ale dlaczego właśnie zawsze powinno być podane wynagrodzenie? Przede wszystkim brak podanego wynagrodzenia to jest brak szacunku dla osób, które będą brały udział w rekrutacji na dane stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że duża część osób, które wezmą udział w rekrutacji, nie będzie być może zainteresowana takim wynagrodzeniem, jakie oferuje dana firma. Na pewno, jeżeli jesteście po 30 i już mieliście kilka różnych pracy, no to wiecie, że byliście na jakichś rozmowach, a potem się dowiadujecie, jakie jest wynagrodzenie lub gdzieś musicie zadzwonić, żeby się dowiedzieć jeszcze przed rekrutacją, jakie jest wynagrodzenie i potem słyszycie je i no to dziękuję, nie jestem zainteresowany. Dlatego, że wynagrodzenie jest jakieś śmieszne małe albo po prostu, które Wam nie odpowiada, bo jest nadal za niskie. Jeżeli pracodawca nie ujawnia tego wynagrodzenia, to tak naprawdę marnuje czas wszystkich ludzi, którzy nie są zainteresowani tą ofertą z powodu właśnie niskiego wynagrodzenia i to dlatego już powinno być w ofercie pracy, aby nie marnować czasu tych innych osób, które nie i tak nie będą zainteresowane z powodów finansowych. Podanie wynagrodzenia przez pracodawcę oczywiście budzi zaufanie i sugeruje jakąś solidność tego pracodawcy. Jeżeli nie jest podane żadne wynagrodzenie, no to już coś zaczynamy myśleć, że jaki jest powód braku podanego wynagrodzenia. I oczywiście bardzo często nam proste myśli dochodzą. Nie podają, żeby nałapać dużo ludzi na rekrutacji i to jest po prostu śmieszne, bo nie każdy się nad tym zastanawia. Bardzo często agencje pracy nie chcą podawać wynagrodzenia z prostego, prozaicznego powodu, bo im płacą na przykład za to, że jakąś ilość osób przemielą na dane stanowisko. To jest po prostu patologia. Jeżeli oni przemielają dużą osób, część na dane stanowisko, ale większość tych osób i tak jest niezainteresowana tym wynagrodzeniem, to dla nich liczy się i tak, że przemielili tyle, zrobiliśmy dla danego zamawiającego znalezienie kandydata na dane stanowisko ileś kandydatów i wybraliśmy tobie jakiegoś, który się zgodził na dane stanowisko za taką niską kasę. Dlatego bardzo często agencje, a w dużej mierze agencje dzisiaj poszukują właśnie pracowników na różne etaty, one nie podają wynagrodzenia, żeby jak najwięcej przemielić, co jest tam tak naprawdę patologią i gra przeciwko osobom, które szukają pracy, a także przeciwko pracodawcom. Jeżeli jesteś pracodawcą i zlecasz jakiejś agencji szukanie dla siebie pracownika, pamiętaj, że wymagaj od nich podania wynagrodzenia. Sam po prostu podawaj wynagrodzenie do oferty, dlatego że oni będą mielić kandydatów, których i tak nie będą zainteresowani Twoją ofertą pracy. Następna sprawa, dlaczego powinny być zawsze podane wynagrodzenia, to są koszty rekrutacji. Jeżeli ktoś z Was pracuje w dziale HR, to na pewno wie, czy kadrach, to na pewno wiecie, że koszty rekrutacji potrafią być naprawdę czasami duże, dlatego że jeżeli z dużą liczbą osób musicie się spotykać, rozmawiać, a potem i tak wychodzi z tego nic, to tak naprawdę roboczo godziny są tracone zarówno danych pracowników rekrutujących, jak i niestety osób, które przyszły na daną rozmowę, bo by może gdzieś były już w danym miejscu innym lub nie traciły czasu i ewentualnie kosztów na dojazd na daną rozmowę, która ich tak naprawdę końcowo nie będzie interesować. Gdy jest podana kwota wynagrodzenia w ofercie pracy, tak naprawdę maleją koszty rekrutacyjne dla samego pracodawcy, dlatego to jest istotne, aby to podawać. Brak podanego wynagrodzenia to oczywiście też sugeruje, co mówiliśmy wcześniej, że pracodawca jest niesolidny, działa to w drugą stronę i oczywiście każdemu zdroworozsądkowemu człowiekowi będzie to sugerowało to, że ten pracodawca z jakiegoś powodu ukrywa wynagrodzenie. Powodów do ukrywania wynagrodzeń jest w zasadzie realnie zero, jest nul. Ale oczywiście zaraz powiemy, jak często są podpierane, dlaczego nie są podane wynagrodzenia, co jest oczywiście błędem rozumowania. Niemniej jednak brak podanej tej kwoty zarobkowej na danym stanowisku lub widełek tej kwoty sugeruje, że ten pracodawca jest po prostu byle jaki. I z reguły się to sprawdza, że on po prostu jest faktycznie byle jaki. Często pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia z dwóch powodów, a mianowicie jednym jest z nich podkupowanie pracowników, mianowicie jak są jakieś firmy konkurencyjne,
to nie chcą oni podawać wynagrodzenia, dlatego że ktoś z innej firmy o podobnym profilu lub identycznym będzie chciał podkupić jego pracowników troszkę wyższymi zarobkami. Jest to błąd duży myślenia, z tego powodu, że niepodanie w ofertach pracy stawki wynagrodzeniowej to nie jest żaden problem, żeby dany konkurencyjny pracodawca dowiedział się, jakie tam kwoty bazują. Ja już nie mówię tutaj o białym wywiadzie, jakimś tam poważniejszym, jak w firmach medycznych, prawniczych czy technologicznych się zdarzają, ale mówię tutaj o czymś takim, że co to jest za problem się spytać jakiejś osoby, gdzie, która pracuje, a w dzisiejszej dobie Face'ów i tych innych bezsensownych aplikacji. Prawda jest taka, że nie ma żadnego problemu dowiedzieć się od pracownika danej firmy, jednego, drugiego czy trzeciego, w końcu ktoś powie, ile zarabia na danym stanowisku. Lub po prostu, przecież można to łatwo obejść, nie dowiadując się nawet, ile dana osoba zarabia, tylko jej powiedzieć, że słuchaj, tyle ile zarabiasz, ja ci dam 5 czy 10% więcej i jakąś tam kwotę strzelić. Będzie niezainteresowany, to można ją troszkę jeszcze podciągnąć i zobaczyć na jego reakcję. Brak podawanych kwot wynagrodzeń przez podkupowanie pracowników nie obroni się z logiką. Drugi powód, o którym się nie mówi, to jest oczywiście, a może znajdę kogoś tańszego. Jak podasz jakąś konkretną kwotę wynagrodzenia, to oczywiście wtedy teoretycznie nie mógłbyś zaproponować niższej kwoty, niż podałeś w ofercie pracy, bo to już w pewnym sensie jest taka nie umowa, ale już jest coś wiążącego. Natomiast dużo właśnie pracodawców nie chce podać kwoty wynagrodzenia, dlatego że przyjdzie jakaś część różnych osób na dane stanowisko i może znajdę, bo to pamiętajcie, też nie działa na tej zasadzie, że najtańszego się bierze pracownika, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast duża część pracodawców uważa, że znajdę dobrego specjalistę, który będzie miał fajne papiery, fajne, powiedzmy sobie, doświadczenie i fajne kompetencje, tylko nie podam wynagrodzenia z tego powodu, że wezmę tego, który relatywnie najtaniej mi wyjdzie. Nie, że najtańsza oferta spośród osób kandydujących, tylko relatywnie najtańszy, ale najlepszy wśród najtańszych. Lub najtańszy wśród najlepszych na tej zasadzie. Oczywiście to też z logiką się nie obroni i dlaczego? Właśnie będzie w tym punkcie następny. A ten punkt jest to, że bardzo dużo specjalistów w danych dziedzinach, bo oczywiście nie mówię tutaj o stanowiskach takich, gdzie szeregowy jest pracownik całkowicie i nie ma znaczenia, czym pracuje tu czy ówdzie. Natomiast jeżeli są jakieś specjalistyczne stanowiska, to jest, gdy nie ma podanego wynagrodzenia, to bardzo duża część właśnie specjalistów nie składa ofert pracy, bo szkoda im na to czasu. I to jest znowu błędne koło. Zataczamy do tego, że brak podanego wynagrodzenia sugeruje o pracodawcy, że jest on gówniany, że będzie płacił bardzo mało, bo dlaczego się ukrywa i jest jakiś trochę brak w tym rzetelności. Jeżeli ktoś nie chce podawać wynagrodzenia całkowitego, powinien podawać widełki wynagrodzenia. Oczywiście ktoś może wpaść na pomysł, że poda minimum krajowe, sztuczne w Polsce pompowane i oczywiście jakąś tam inną kwotę. Przydziałki mogą być nawet wynoszące 10 tysięcy. Chociaż jak lewaki jeszcze porządzą trochę w kraju dłużej, a rządzą cały czas już od dziesiątków lat, to pewnie niedługo będą to widełki nie 10-tysięczne, tylko wielomilionowe. Tak będzie ta inflacja zasuwała. Widełki płacowe, oczywiście, jeżeli pracodawca by podał za dużą rozpiętość, to też nie przyciągnie jakichś pracowników. Może część więcej by złożyła ofertę, żeby się zainteresować, na ile go ktoś wyceni, ale to jest znowu pułapka zwiększonych kosztów rekrutacji, dlatego że jak podasz widełki najniższe do jakichś tam relatywnie wysokich, to tak naprawdę dużo osób przyjdzie na tą rekrutację lub będzie dzwonić, potem się albo dowie wcześniej, jakie są proponowane dla niego stawki i zrezygnuje, albo przyjdzie na rekrutację, zabierze te robocze godziny HR-owcom, podciągnie te większe koszty po prostu rekrutacyjne, a na końcu i tak zrezygnuje, bo będą powiedzmy za małe wycenienie jego specjalności. No i teraz właśnie powinniśmy przejść do tekstów, którzy najczęściej używają na ofertach pracy ci, co nie chcą podać wynagrodzenia i te teksty zawsze sugerują, że jednak coś jest niekoniecznie fajnie. Mianowicie, jak widzicie, słowo atrakcyjne wynagrodzenie, to już możecie być prawie zawsze pewni, że jest one gównowarte. Jeżeli widzicie słowo motywujące wynagrodzenie, też jest tyle samo warte, co poprzednie. Czasami niektóre większe firmy piszą taki tekst, jak mianowicie konkurencyjne wynagrodzenie. Tutaj bywa różnie. Z reguły jest to, jeżeli jest jakieś słowo zamiast podanego wynagrodzenia, jest to niefajne i z reguły dużo specjalistów omija takie oferty. Natomiast gdy jest słowo konkurencyjne, to czasami jeszcze bywa coś, że jest to dana firma duża i ona nie chce z jakiegoś innego być może powodu urojonego podawać wynagrodzenia i czasami bywa tak, że te wynagrodzenie nie jest najniższe, ale też nie jest w jakimś górnym kwartylu, czy nie jest to takie, że
o, dobry specjalista się specjalnie przerzuci na tą firmę, żeby w niej pracować, bo te konkurencyjne z reguły nie jest konkurencyjne w takim sensie, że większość po prostu o tym samym profilu ma niżej, a ten ma akurat wyżej. To tak nie działa. Z reguły to też jest właśnie bullshit, czyli po prostu gówno prawda, żeby po prostu przyciągnąć jakąś ofertę pracy. Dlaczego powinny być podane wynagrodzenia? Bo naprawdę jest to istotne. To jest wizerunek. Brak podanego wynagrodzenia tworzy wizerunek i podane wynagrodzenie też tworzy wizerunek. Oczywiście, jeżeli te podane wynagrodzenie może być czasami wyrażone słowem podstawa, to wiadomo, że zarabiacie najmniej, ile się daje, i mniej wam już nie da rady on zapłacić, niż wam zapłaci. Nie zmienia to faktu, że nie ma realnych korzyści niepodawania kwoty wynagrodzenia, a są realne niekorzyści, czyli tak naprawdę trwonienie czasu, trwonienie swojego wizerunku i trwonienie pieniędzy pracodawcy oraz często też właśnie osób kandydujących, gdy nie ma podanej kwoty wynagrodzenia, a jednocześnie zmniejszanie sobie automatycznie puli fachowców, którzy będą rekrutowali na dane stanowisko, bo przykładowo ja też nie rekrutuję się na stanowiska, gdzie nie ma podanego wynagrodzenia. Z reguły, bo nie zawsze. Dobra, z mojej strony to tyle. Słuchajcie, niedługo będzie też film na temat tego, jak zarabiać znacznie więcej na etacie i w jaki sposób pomysłowo i skutecznie szukać pracy. Lub te filmy już są, lub będą, bo nie wiem, w jakiej kolejności je wrzucę. Koniecznie je obejrzycie, bo te zasady naprawdę funkcjonują i co więcej, one się sprawdzają. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następny. Cześć!